Dobry wieczór Państwu. Witam w kolejnym programie Co Słychać. Ja nazywam się Aneta Durej, a moim dzisiejszym gościem jest nowy prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów do Spraw Zamówień Publicznych, Piotr Pieprzyca. Witam serdecznie, Panie Prezesie. Dobry wieczór. Panie Prezesie, jest Pan specjalistą do spraw zamówień publicznych, prawa zamówień publicznych od wielu, wielu lat, zarówno po stronie wykonawców, jak i zamawiających, więc doświadczenie ma Pan bardzo, bardzo duże, ale na stanowisku prezesa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych zasiada Pan dopiero od kilku tygodni. Co Pan czuje w związku z tą nową funkcją? No muszę powiedzieć przede wszystkim to, że jest olbrzymia nobilitacja, bo prawda jest taka, że stowarzyszenie po pierwsze obdarzyło mnie strasznie dużym zaufaniem. Po drugie, celów stowarzyszenia jest bardzo dużo i zamierzam wspólnie oczywiście z całym zarządem je zrealizować, ale też tym elementem, który jest taki bardzo wyróżniający, jest to, że mam przyjemność zastąpić panią Ewę Wiktorowską, która przez wiele, wiele lat była prezesem stowarzyszenia i wydaje mi się, że to, w jaki sposób uda się zastąpić panią Ewę, będzie sporym wyzwaniem, bo oczywiście rozpoznawalność stowarzyszenia to jeden z celów naszej działalności, ale też nasze stowarzyszenie w pewien sposób kojarzone jest z konkretnymi osobami. Chcemy w pewien sposób pokazać, że to nasze stowarzyszenie to nie tylko prezes, to cały zarząd tak naprawdę, który będzie próbował to stowarzyszenie prowadzić jak najlepiej i zakładam, że oczywiście nam się to uda. A swoje prywatne odczucia? No na razie jestem na etapie pracy z całym zarządem i układaniem pewnych celów, które sobie postawiliśmy na samym początku w pewnej hierarchii, tak żeby jak najlepiej spełnić oczekiwania naszych członków. Panie prezesie, zajawiając dzisiejsze spotkanie z panem, aż byłam zdziwiona, że wpłynęło bardzo dużo, dużo pytań do naszej redakcji. Pozwolę sobie wyjaśnić państwu, że nie na wszystkie odpowiemy, bowiem większość z tych pytań była stricte związana ze szkoleniami, więc nie będziemy w stanie na nie odpowiedzieć, ale ja wrócę też do takiej jakby roli stowarzyszenia, czym się zajmuje stowarzyszenie, bo wiele z tych pytań dotyczyło właśnie roli stowarzyszenia. Czym się to stowarzyszenie zajmuje, bo no już niebawem 25-lecie stowarzyszenie, jest ono najdłużej działającym stowarzyszeniem konsultantów do spraw zamówień publicznych na terenie naszego kraju. No racja, oczywiście, że tak. To stowarzyszenie, które ma bardzo długą tradycję, a tak de facto to stowarzyszenie to blisko 150 osób, które przede wszystkim są praktykami. Tu trzeba podkreślić, że Ogólnopolskie Stowarzyszenie Konsultantów Zamówień Publicznych to osoby, które tą wiedzę, możliwość dobrego posługiwania się ustawą Prawo Zamówień Publicznych i tym całym mechanizmem zamówieniowym nabywało latami, bo oczywistym jest, że duża część z naszych osób to często praktycy z 20-letnim stażem, którzy od samego początku istnienia zamówień publicznych w Polsce uczestniczą w różnych rolach w zamówieniach publicznych. Raz są zamawiającymi, raz są wykonawcami. Szkolą przede wszystkim to jest też ta rola, którą warto podkreślić, dlatego że stowarzyszenie jako jeden z tych swoich głównych celów, które zamierza realizować, to popularyzacja w ogóle wiedzy o zamówieniach publicznych też na odpowiednim poziomie. Tu trzeba sobie jasno powiedzieć, że te blisko 150 osób, ich doświadczenie jest przekazywane w bardzo różnych formach, bo stowarzyszenie to nie tylko spotkania w ramach samego stowarzyszenia, ale przede wszystkim to możliwość wypowiadania się w wielu kwestiach na zewnątrz, na konferencjach, w prasie fachowej. Oczywiście to szereg szkoleń, które prowadzimy nie tylko w ramach szkolenia, ale też poza nim. No i muszę przyznać, że ta możliwość dzielenia się wiedzą jest w głównej mierze tym zadaniem numer jeden stowarzyszenia. Oczywiście my cały czas mówimy o wiedzy na najwyższym poziomie i dbamy o to, żeby nasi członkowie tą wiedzę mieli cały czas pogłębianą, coraz
szerszą, nie tylko związaną, co ciekawe, z samymi zamówieniami publicznymi, bo przecież zamówienia publiczne to nie tylko jedna ustawa i kilka aktów wykonawczych, ale to 200 miliardów złotych, które gdzieś tam są wydatkowane na tak różne przedmioty zamówienia, że trzeba sobie jasno powiedzieć, znajomość reguł prawa zamówień publicznych to jedno, a dobra znajomość to zupełnie coś innego. No, co jeszcze? No, przede wszystkim jako stowarzyszenie staramy się bardzo aktywnie uczestniczyć w procesie tworzenia prawa. Już przy ustawie z 2019 roku bardzo mocno staraliśmy się jako stowarzyszenie wyrażać swoje poglądy na temat pewnych rozwiązań w ustawie, która obecnie obowiązuje. Potem wypowiadaliśmy się w ramach rozporządzeń, które no, uzupełniły nam naszą wiedzę z samej ustawy, a daleko nie trzeba sięgać. W dniu dzisiejszym jako stowarzyszenie będziemy przedstawiali odpowiedzi na 13 pytań, które dotyczą czegoś, co jest zupełnie nowe. I zakładam również, że jeżeli uda się to wprowadzić w życie, będzie dosyć dużą rewolucją, czyli zielona księga certyfikacji wykonawców. Czyli ten proces legislacyjny w naszym kraju jest tym z założeń, które stowarzyszenie też bardzo mocno akcentuje, dlatego że nie można przecenić wiedzy praktycznej. Tworzenie aktów prawnych to tak naprawdę odpowiedź na pytanie, w jaki sposób też tam na dole ci zamawiający i ci wykonawcy stosujący ustawę prawo zamówień publicznych będą potem się w tym wszystkim odnajdywali. To musi być z jednej strony bardzo dobrze napisane legislacyjnie, a z drugiej strony musi być na pewno poparte praktyką. Stąd też ten potencjał wiedzy, który ma stowarzyszenie, jest tą wartością, myślę, najważniejszą, dlatego że dbając o jakość tej wiedzy, jesteśmy w stanie ją pokazywać szerszemu gronu, a to jest na pewno cel taki, który przyświeca nie tylko samym członkom, ale przede wszystkim całemu rynkowi zamówień publicznych. No, można też powiedzieć, że to jest pewnego rodzaju platforma wymiany wiedzy, no bo cechą charakterystyczną stowarzyszenia, będąc jej członkiem, jest to, że wszystko dla wszystkich i w ramach stowarzyszenia bardzo chętnie dzielimy się wiedzą, też na poziomie, który pozwala osobom, które na co dzień szkolą, nabywać nowe kompetencje. Bo pamiętajmy, że przeprowadzenie postępowania w konkretnym trybie jest oczywiście trudnym procesem, czasem żmudnym, wymagającym nie tylko znajomości procedur, ale i mechanizmów powiązanych z konkretnym przedmiotem zamówienia. Natomiast na pewnym poziomie, jeżeli mamy tą wiedzę pokazywać na rynku szeroko, to ona musi być naprawdę najwyższych lotów i to też zadanie między innymi stowarzyszenia. Jeden z internautów dopytuje właśnie o listę konsultantów należących do stowarzyszenia, czy można ją w tej chwili gdzieś znaleźć. No, pytanie do pana prezesa też, czy taka pomoc ze strony stowarzyszenia jest odpłatna? Chodzi tu głównie o szkolenia. Na dzień dzisiejszy nie ma nigdzie publikowanej listy naszych członków, tak żeby można było do nich dotrzeć. To jest jedno z założeń, które sobie postawiliśmy jako zarząd, żeby dało się nas poznać, mówiąc wprost, dlatego że zamierzamy dosyć mocno przebudować tą sferę informacyjną stowarzyszenia, dotrzeć do większego grona osób, które mogą się o nas dowiedzieć, ale też między innymi pokazać naszych członków, przedstawić ich w jakimś tam zakresie, który będzie pomocny do tego, żeby móc ich odnaleźć, dlatego że warto podkreślić, że stowarzyszenie jest stowarzyszeniem ogólnopolskim. Mieszkamy w bardzo różnych częściach kraju, nie chcemy być utożsamiani z Polską centralną, północną, czy wschodnią, czy południową, dlatego pomysł, który chcemy zrealizować, to faktycznie lista naszych członków na stronie internetowej, gdzie przynajmniej przyporządkujemy do tych osób województwa, żebyśmy wiedzieli, że w naszym rejonie mamy osoby, do których będziemy mogli się zwrócić, pewnie wyszukując ich potem już w internecie, dlatego że stowarzyszenie jako takie prowadzi tą działalność szkoleniową w dwojakim zakresie. Po pierwsze, no, tak jak powiedziałem, w ramach swoich członków, to są raczej spotkania zamknięte. Mieliśmy ich kilkadziesiąt przez całą pandemię wieczorami przez sieć internet, ale też mamy spotkania, które organizujemy i one mają charakter otwarty. Na te spotkania można przyjść. To są spotkania odpłatne. Z reguły, myślę, że te takie najbardziej treściwe, to te takie spotkania jednodniowe, gdzie skupiamy się na jakimś temacie. O tych spotkaniach też będą informacje na
stronie internetowej. Myślę, że na bieżąco, na tyle wcześniej, żeby udało się pozyskać w tym zakresie wiedzę. Niemniej jednak jakby działalność stricte doradcza stowarzyszenia nie jest prowadzona, bo my zajmujemy się bardziej tą sferą pogłębiania wiedzy i jej rozpowszechnianiem, natomiast stricte samymi szkoleniami już zajmują się poszczególni członkowie naszego stowarzyszenia. W związku z tym ta lista też troszeczkę pomoże na przykład w doborze osoby, na którą chcielibyśmy, osoby, do której chcielibyśmy pójść na szkolenie, no bo będzie to lista, która będzie też powiązana oczywiście z naszym stowarzyszeniem. Panie prezesie, jedno z pytań dotyczy zarobków. Może przeczytam, bo ono jest dosyć długie. Czy pan prezes ma wpływ, a może stowarzyszenie ma wpływ na samorząd? Bo wiele instytucji ma bardzo niskie płace wśród specjalistów do spraw zamówień publicznych. No i tu nasz internauta pisze, ile zarabia. Nie będę tego czytać, bo to chyba nie o to chodzi. Że zarobki są śmieszne. No i oczywiście chodzi o to, że internauta ma brak wolnego czasu, ciągle robi zamówienia. No i pyta, czy mamy jakiś wpływ, czy stowarzyszenie ma jakiś wpływ na tego typu niskie zarobki w Polsce. Rzeczywiście potwierdzam, jak też rozmawiam z konsultantami do spraw zamówień publicznych z wielu instytucji samorządowych, to te zarobki takiego, powiedzmy sobie, specjalisty są bardzo niskie w porównaniu do instytucji komercyjnych, do zarobków po stronie wykonawcy lub jakichś spółek Skarbu Państwa. Tak jest. Czy wydaje mi się, że takiego bezpośredniego przełożenia stowarzyszenia na wysokość zarobków mieć nie będzie, bo one są uzależnione od tego, kto jest naszym pracodawcą, jaki mamy zakres obowiązków, gdzie jesteśmy zaszeregowani. Też trzeba powiedzieć, że rynek zamówień publicznych to nie tylko zamawiający, to też wykonawcy, czyli te osoby, które na co dzień zajmują się ofertowaniem. I po pierwsze, nie ma jednej takiej miary, która by mówiła, że jakieś wynagrodzenie związane z zamówieniami publicznymi byłoby adekwatne. Dlatego, że w większych jednostkach, gdzie te postępowania są zdecydowanie bardziej skomplikowane, no często spotykamy się z tym, że wyższe kompetencje powodują z automatu wyższe wynagrodzenie. No, moim pomysłem przede wszystkim jest na zwiększenie wynagrodzenia tych osób, podnoszenie własnych kwalifikacji, bo jeżeli my pokażemy, że oprócz tej naszej pracy codziennej jesteśmy w stanie się rozwijać, będziemy sygnalizowali to, że chcemy te kompetencje podnosić, mieć jak najlepsze umiejętności, gdzie będzie się to przekładało na procedury, które są bezbłędne i tak dalej, to też pociągnie ze sobą w pewnego rodzaju gloryfikacje finansowe. Wydaje mi się też, że jako stowarzyszenie my bardzo mocno sygnalizujemy, że zamówienia publiczne to wcale nie taki prosty kawałek chleba, bo wyobraźmy sobie, że jednego dnia budujemy szkołę, drugiego dnia kupujemy do tej szkoły środki spożywcze, a jeszcze za 2 miesiące będziemy zatrudniali opiekunki. Wszystko przechodzi przez jedną ustawę, gdzie znajomość tej ustawy wymaga naprawdę olbrzymiej wiedzy, doświadczenia i to z czasem musi wiązać się z wyższym wynagrodzeniem. Zresztą to, co obserwuję na rynku, to osoby, które są już samodzielne, są w stanie odpowiedzieć na potrzeby rynku, na przykład w formie jakichś szkoleń, czy też prowadzenia postępowań od początku do końca samodzielnie, one się na tym rynku znajdą. Faktycznie w urzędach może być to utrudnione ze względu na zaszeregowanie i często w tych mniejszych taki sygnał, no te tam zamówienia publiczne, pani Krysia, coś tam robi. A prawda jest taka, że przecież te zamówienia publiczne to wszystkie nasze zakupy, bo nawet jak zejdziemy sobie już z tego piedestału ustawy i będziemy używali własnych regulaminów do 130 tysięcy złotych, to cały czas są zamówienia, cały czas wydatki, cały czas ktoś to musi robić. W związku z tym myślę, że taką receptą jest jednak podnoszenie kwalifikacji, często we własnym zakresie, ale przede wszystkim sygnalizowanie tego, że tę wiedzę trzeba pozyskiwać. I wtedy mam nadzieję, że podniesie to również wynagrodzenia. Ale tak jak powiedziałem, i zamawiających, i wykonawców, dlatego że ten rynek przecież działa wspólnie. Nie ma rynku tylko zamawiających, czy też rynku samych wykonawców. Tak, panie prezesie,
zarobki i traktowanie zamówień publicznych w mniejszych jednostkach to temat rzeka. Osobiście się spotkałam ostatnio na takim sympozjum ze stwierdzeniem, że zamówienia publiczne w wielu małych instytucjach traktuje się bardzo po masoszemu, twierdząc wręcz, że tych zamówień publicznych nie ma, jeżeli one są poniżej 130 tysięcy złotych. Traktuje się je jako coś, co nie jest zamówieniem publicznym, a to oczywiście nieprawda, ale też są takie sytuacje, że jedna osoba robi 50, nawet 100 postępowań w danej jednostce, oprócz tego ma zamówienia poniżej progów i jakoś ta jednostka funkcjonuje. Gorszy problem pojawia się, gdy ta osoba chce wziąć urlop, idzie na chorobowe, nagle no, mamy problem. Rzeczywiście tak sobie myślę, że może warto by byłoby gdzieś zasygnalizować o takich problemach, bo rzeczywiście te MŚP mają też, teraz się troszeczkę pogubiłam, nie MŚP, tylko te małe jednostki mają problem z takimi zamówieniami. Co pan o tym sądzi? Myślę, że jest to naturalną konsekwencją tego, że małe jednostki realizują w niewielkim zakresie zamówienia publiczne. W dużych jednostkach, gdzie ten dział zamówień publicznych musi być spory ze względu na to, że zakres pracy przy zamówieniach jest olbrzymi, naturalnym jest, że jest dział, w dziale są osoby, jest pewna grupa osób, która zajmuje się zamówieniami publicznymi. Naturalnym jest, że w małych jednostkach, gdzie na co dzień taka osoba zajmująca się zamówieniami, oprócz tego jeszcze, nie wiem, robi inwenturę, zajmuje się prawem pracy przy okazji, pomagając koleżance bądź koledze, nigdy te kompetencje nie będą wystarczające. Też takim pomysłem, myślę, całkiem rozsądnym jest, są albo są grupy zakupowe, czyli mamy kilku mniejszych zamawiających, którzy wybierają sobie spośród siebie jedną z jednostek, która tych mniejszych, tak często dzieje się przy szkołach, te zamówienia realizują i wtedy wiadomo, że nakład pracy oczywiście tej jednej jednostki jest większy, ale też możliwość podniesienia kompetencji i ten zakres pracy o tyle jest szerszy, że wtedy uzasadnionym jest uczenie się tej osoby, to żeby ona z czasem rozwijała się pod kątem przyjmowania następnych jednostek, dlatego że normalnym będzie, jeżeli ktoś z zamówieniami publicznymi zajmuje się od czasu do czasu w wąskim zakresie, to nie będzie miał takiej motywacji, żeby tą wiedzę pozyskiwać samemu, bo będzie miał inne obowiązki, tak jak zresztą słyszeliśmy przed chwileczką, no, kilka rzeczy naraz musimy wykonywać w tym samym czasie. Nie mamy czasu na samokształcenie, wychodzimy z pracy, rzadko myślimy o pracy, no bo właśnie ją skończyliśmy, chcemy odpocząć. W związku z tym, jeżeli 8 godzin zagospodarujemy w sposób maksymalny i pracodawcy nie zrozumieją, że zamówienia publiczne to procedura, a procedury wymagają skupienia i spokoju bardzo często, a nie dziesiątek rzeczy dodatkowych, które się robi przy okazji, to będziemy mieli problem właśnie w małych jednostkach, które na co dzień z tą ustawą tak blisko nie są. Tutaj koleżanka mi pisze, że jeden z wykonawców, mały, średni przedsiębiorca wysłał pytanie, czemu ustawa jest taka trudna, czemu służyć ma elektronizacja? Takie małe firmy jak moja, mała firma budowlana, do tej pory składająca oferty w zakresie zamówień publicznych, nie radzi sobie z mini portalem. Coś o tym wiemy? Myślę, że to wierzchołek w góry lodowej, bo tak naprawdę warto było zacząć od tego pierwszego pytania, dlaczego ustawa jest tak skomplikowana. Ja myślę, że ona skomplikowana nie jest w momencie, w którym już ją znamy, bo prawda jest taka, że dla tych z Państwa, którzy są wykonawcami, warto wiedzieć, że zamawiający w bardzo wąskim zakresie stosują pewne procedury. To najczęściej będzie tryb podstawowy, gdzieś, gdzie można wolna ręka, w tych większych postępowaniach będzie to przetarg nieograniczony i też wolna ręka. Ale co to oznacza? To oznacza, że pewna powtarzalność postępowań i na przykład zainwestowanie w jakieś szkolenie, które jest dedykowane wykonawcom, gdzie warto czytając program zwrócić uwagę na tematykę, bo to jest dosyć istotne, zadać sobie pytanie, czym tak na co dzień się, z czym tak na co dzień się stykamy, czyli tak de facto, jakie procedury nas mogą interesować i pozyskiwanie wiedzy nie w pełnym zakresie ustawy. Ustawa ma ponad 600 artykułów, gdzie mamy zamówienia z zakresu obronności i bezpieczeństwa, mamy zamówienia sektorowe, mamy zamówienia oczywiście klasyczne i po pierwsze musimy wiedzieć,
która część rynku tego olbrzymiego tortu nas interesuje, żeby wiedzieć, w którym zakresie pozyskiwać wiedzę. To pierwszy jakby z elementów, nie musimy znać całej ustawy, żeby się po niej poruszać. A drugi, niezmiernie ważny, to elektronizacja. I tu zgodzę się z, no ja też bardzo często występuję w roli wykonawcy, czy moi klienci występują w roli wykonawcy i czy startujemy w postępowaniu w gminie X czy Y, możemy się spotkać z zupełnie innymi rozwiązaniami informatycznymi. Ze względu na to, że są różne platformy, różnie zamawiający podchodzą do informacji przekazywanych w dokumentach zamówienia, też spotykamy się z tym, że za każdym razem może nas coś zaskoczyć, niby to samo, ale jednak inaczej. I do tego dochodzi nam jeszcze mini portal, który nie zawsze jest doskonały. On oczywiście przechodzi swoją próbę działania takiego coraz lepszego, ma się przekształcić docelowo w całą platformę zamówienia, która będzie w pełni zastępowała mini portal. Dzięki temu będzie to narzędzie kompleksowe. Ja myślę, że z czasem te wszystkie błędy wieku dziecięcego zostaną wyeliminowane, ale faktycznie będąc małą firmą, w sytuacji, w której ja startuję u bardzo różnych zamawiających, będę miał problem z elektronizacją. My w ramach stowarzyszenia bardzo często spotykamy się z tym, że próbujemy wytłumaczyć takie, wydawałoby się, że po 2 latach prawie już stosowania, może nie, no 1,5 roku stosowania ustawy, spotykamy się z tym, że problemy pojawiają się na etapie podpisu elektronicznego, przesyłania ofert przy pomocy pułapu. Mamy problemy ze zrozumieniem pewnych pojęć, które są w rozporządzeniach. Faktycznie może być to trudne. Natomiast musimy, tak jak powiedziałem, w pewien sposób sobie wybrać tą część zamówień publicznych, w której czujemy się lepiej i na przykład rozróżnić zamówienia krajowe od zamówień unijnych, dzięki czemu wiemy, że ta elektronizacja troszeczkę inaczej będzie wyglądała, będą inne podpisy i myślę, że taka powtarzalność dosyć dużo nas nauczy. Niemniej jednak każdy z nas z tym stykiem zamówienia elektroniczne w porównaniu z tym, co mieliśmy jeszcze kilka lat temu w pełni papierowe, przynajmniej postępowania krajowe, no będzie jeszcze jakimś problemem. Ale w mojej ocenie coraz lepiej sobie radzimy, bo ta elektronizacja ma wiele plusów. No popatrzmy na szybkość postępowania, na to, że jednak już nie powiem, że chronimy lasy, no bo przecież tego papieru tyle nie drukujemy. To jest jednak postępowanie, które co do zasady powoduje też dobre nawyki dowodowe, gdzie my doskonale wiemy, kiedy coś do nas przyszło, możemy to udokumentować, możemy to rozesłać, prozaiczna rzecz, do członków komisji przetargowej, żeby pracowali na tym samym dokumencie. A będąc wykonawcą, jeżeli mamy możliwość na przykład wielokrotnego użycia JEDZA, czyli jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, to też są pewne uproszczenia, gdzie jak się ich nauczymy, będzie nam łatwiej. Potwierdzam, na samym początku prosto nie jest. Tak, pamiętamy jeszcze przecież czasy, kiedy wykonawca musiał przyjechać na otwarcie ofert, więc teraz to też jest oszczędność czasu, bo nie musi się fatygować. No, pewne ułatwienia są. Niestety, drodzy Państwo, będziemy musieli się wszyscy tej elektronizacji nauczyć, bo to nas nie minie, zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie. Panie prezesie, wpłynęło też jeszcze takie pytanie związane właśnie ze szkoleniami. Gdzie można znaleźć ofertę szkoleń stowarzyszenia? Pan prezes już częściowo odpowiedział na to pytanie, że de facto takiej oferty jako takiej stowarzyszenie nie posiada, ale czy pan prezes mógłby polecić naszym internautom, tym startujących zarówno po stronie wykonawców, jak i zamawiających, jakieś specjalistyczne szkolenia, gdzie oni się mogą zgłosić, żeby taką wiedzę posiąść, bo naprawdę tych firm jest wiele i w tych pytaniach od internautów pojawiają się cały czas właśnie te pytania, gdzie, jaką firmę, ponieważ różni są eksperci, nie zawsze są to dobrzy eksperci. Ja myślę, że my nie jesteśmy tutaj do oceny tego, kto jak jest ekspertem, bo to jest zupełnie niecelowe. Natomiast odpowiadając na Pani pytanie, no w pierwszym rzędzie trzeba powiedzieć, że stowarzyszenie jako takie nie prowadzi działalności gospodarczej, czyli nie jest podmiotem, który organizuje szkolenia dla samych szkoleń. To, o czym mówiłem i możliwość uczestniczenia w naszych spotkaniach, to coś, co jest częścią tej naszej działalności
statutowej i warto właśnie na stronie internetowej poszukiwać informacji w tym zakresie. Jeżeli będzie taka możliwość, to pisać proszę do nas, adres mailowy jest na stronie stowarzyszenia, postaramy się podpowiedzieć. Natomiast też nie chciałbym w żaden sposób wskazywać na jakiekolwiek podmioty, które też szkolą. Dla mnie wartością szkolenia zawsze są osoby. Więc jeżeli będziemy mieli tą listę naszych członków albo czytając literaturę fachową, widzicie Państwo, że ktoś w opisie osoby jest członkiem naszego stowarzyszenia, no to też jest sygnał, że ta jakość szkolenia, które ta osoba będzie prowadziła, jest naprawdę na wysokim poziomie, a to może być sygnał do tego, żeby wybierać szkolenia kierując się wykładowcą, bo tak naprawdę oczywiście można powiedzieć, że hotel jest ważny, że catering jest ważny na szkoleniu, ale tak naprawdę my chcemy pozyskać wiedzę, a wiedzę przekazują konkretne osoby. Stąd też czytając, tak jak powiedziałem, wiedzę fachową, z reguły informacje o naszych członkach się pojawiają, będą też na stronie internetowej i w taki sposób proponuję poszukiwać szkoleń, które no, w mojej ocenie będą zawsze wartościowe. Mam też takie jedno pytanie, które uważam, że jest pytaniem w zasadzie na szkolenie, ale może pan prezes jakoś tak pokrótce na nie odpowie. Internauta pyta, czy pan prezes może mu poradzić, co zrobić. Ma podpisaną umowę i okazało się, że dostawcy wskazanego dnia, że dostawy wskazanego dnia kolidują. Przetarg powyżej progu, przepraszam. W umowie nie ma informacji odnośnie możliwości zmian umowy. Można zrobić aneks, czy nie można zrobić aneksu? Oj, muszę powiedzieć, że... nowe informacje, ale no to my też tak wybiórczo odpowiemy, znaczy pan prezes odpowie. Tematyka zmian umowy teraz jest bardzo na czasie, ze względu na to, że i zmiany związane z sytuacją w naszym kraju, z pędzącą inflacją, z brakiem dostępu do materiałów, powodują no, dosyć gorącą dyskusję na temat możliwości zmiany umowy zawartej po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia. I taka problematyka, myślę, że jest całkiem ciekawą, nawet w takich mniejszych aspektach, dlatego że my dzisiaj skupiamy się na sytuacji na wschodzie Europy, pokazujemy duże zmiany w umowach, które są konsekwencją zmian na rynku, ale tak naprawdę te same mechanizmy można wykorzystać do umów, które nie są oparte o sytuację na wschodzie czy o COVID, jak do tej pory było. No i warto wtedy przeanalizować sobie przepisy ustawy 455 ustęp 1 i 2, czyli dwa przepisy, które odnoszą się bezpośrednio do możliwości zmiany umowy. Natomiast musimy pamiętać, że jako wykonawca, nawet gdy tych postanowień w umowie nie ma, czyli zamawiający nie przewidział warunków zmiany w sytuacji, w których ta zmiana może nastąpić i jej konsekwencji, to w ustawie są przepisy, które pozwalają zamawiającemu w innych sytuacjach tą umowę zmienić. Między innymi w takiej sytuacji, gdzie zamawiający z należytą starannością nie był w stanie przewidzieć jakichś okoliczności. I jest to konsekwencją właśnie stanu, który jest wyjątkowy. To rolą wykonawcy będzie tutaj wykazanie, że pomimo starania się on tej umowy nie jest w stanie zrealizować. Najlepiej wykazywać to wtedy sytuacją, która dla obu stron, czyli obiektywnie była nie do przewidzenia i namawiać zamawiającego. Natomiast przepisy prawa zamówień publicznych skonstruowane są w pewnym zakresie na takiej pewności kontraktu, który jest zawierany. Czyli my składając ofertę zobowiązujemy się, że zgodnie z tą ofertą zrealizujemy umowę. Więc warto w sytuacjach, w których ja już wiem jako wykonawca, że ryzyko związane z wykonaniem tej umowy jest dosyć duże, że mogą być problemy z łańcuchem dostaw, albo mogą być problemy z wpasowaniem się w pewien czas, gdzie ma być realizowana umowa, sygnalizować to przed złożeniem oferty. Dlatego, że tak wykonawcy, jak i zamawiający w momencie, w którym chcą zmienić umowę, będą stosowali dokładnie te same przepisy. I nawet gdyby zamawiający bardzo chciał, to nie w wszystkich sytuacjach może tę umowę zmienić. Więc myślmy troszeczkę wcześniej. Oczywiście jak już sytuacja ma miejsce, to namawiajmy zamawiającego, przeczytajmy ten artykuł 455, spróbujmy przyporządkować go do konkretnej sytuacji, żeby często też podpowiedzieć zamawiającemu, mówiąc mu słuchaj, no
w naszej ocenie możesz z czegoś skorzystać, tak żebyśmy przecież osiągnęli cel, bo umowa o zamówienie publiczne jest niczym innym jak sukcesem obu stron. Zamawiający dostaje dobro, a wykonawca za to dobro otrzymuje wynagrodzenie, które jest adekwatne. Więc wszystkim powinno zależeć na tym, żeby tą umowę zrealizować. Natomiast musimy mieć świadomość, że przepisy ustawy w stosunku do kodeksu cywilnego są pewnym rozwiązaniem szczególnym, a to oznacza, że o ile na bazie kodeksu cywilnego każdą umowę swobodnie możemy zmienić, to prawo zamówień publicznych aż takiej swobody stroną umowy nie dają. Panie prezesie, na zakończenie chciałam zapytać, czy ma pan taką marzenie, żeby kiedyś powstała, czy ma pan takie marzenie, żeby kiedyś powstała idealna ustawa prawa zamówień publicznych, czy w ogóle jej powstanie jest możliwe po tylu latach praktykowania prawa zamówień publicznych? Myśli pan, że to kiedyś nastąpi? Czy idealnych aktów prawnych w ogóle nie ma, dlatego że to jest zbiór przepisów, które próbuje uregulować nasze życie codzienne i w pewnym zakresie wprowadzić normy, które są odpowiedzią na pytanie, co się stanie w sytuacji A, jaka będzie konsekwencja tej sytuacji, patrz B. Zamówienia publiczne są niesamowitą częścią prawa, dlatego że my, tą, tak jak mówiłem wcześniej, tą samą ustawą kupujemy tak bardzo różne rzeczy, gdzie kupując sprzęt medyczny do szpitala, kubki na biurko, czy też czołgi, stosujemy jedną regulację. W związku z tym, po pierwsze, tą idealność ustawy bardzo mocno determinuje bardzo różny przedmiot zamówienia, a co za tym idzie, przepisy, które muszą być uniwersalne. My jesteśmy takim krajem, myślę, w ramach Unii Europejskiej, które dosyć kazuistycznie podchodzą do ustawy prawo zamówień publicznych, czyli próbują regulować jak najwięcej, co ma swoje plusy, ale też często jest minusem, bo no nie da się uregulować wszystkiego. I te nasze podejście, które jest widoczne w ustawie z 2019 roku, to rozluźnienie troszeczkę ustawy, pozwolenie na to, albo nawet namówienie na to, żebyśmy negocjowali, jest bardzo dobrym krokiem w przód, ale musimy się tego nauczyć. I ustawa, która będzie ustawą dobrą, to będzie ustawa, która jest zrozumiałą ustawą. To, co przygotowano nam Urząd Zamówień Publicznych, tworząc komentarz do ustawy prawo zamówień publicznych, wydając opinię, zawsze jest jakimś naprowadzeniem. Do tego dochodzi nam spore orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej, sądu, co w konsekwencji będzie te wszystkie niewiadome nam wypełniało, stanowiło odpowiedzi na pytania, które nam się pojawiają w procedurach. Ale tak de facto, to myślę, że nie ma idealnych aktów prawnych. Nawet nie próbowałbym sobie wyobrazić idealnego aktu prawnego, mając ponad 20 lat doświadczenia w zamówieniach publicznych, bo wiem, że wśród zamawiających wykonawców zawsze znajdzie się taka sytuacja, na którą będziemy musieli zareagować i na pewno nie znajdziemy odpowiedzi w ustawie. Także idealnych nie ma. Oczywiście marzeniem jest co? Marzeniem jest to, żeby tak zamawiający, jak i wykonawcy posługiwali się tą ustawą w sposób prosty, zrozumiały, żeby było jak najmniej odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej, żeby jak najsprawniej udzielać zamówień. Ale to wymaga czasu. Pamiętajmy, że ustawa z 2004 roku została zmieniona po 15 latach, a jak wszyscy wiemy, orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej w ostatnim roku było sporo. Cały czas uczyliśmy się tej ustawy pomimo 15 lat obowiązywania, więc ta, którą mamy obecnie, też pewnie wymaga sporej wiedzy, krzepnięcia, orzecznictwa i z czasem będzie łatwiej. Panie prezesie, musimy już kończyć. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Na zakończenie chciałam zapytać, czy dla naszych widzów ma pan jakieś życzenia wielkanocne? Przede wszystkim spokoju. Bo prawda jest taka, że ten czas, który spędzamy z rodzinami, jest o tyle ważny, że on szybko się kończy. Więc życzę wszystkim, aby te święta przede wszystkim były tym czasem dla rodziny, spokoju, takiego wytchnienia, żebyśmy po tych świętach pełni naładowania dobrą energią mogli wrócić do naszej codziennej pracy i obowiązków. Bardzo dziękuję Panie Prezesie za dzisiejsze spotkanie, a Państwa zachęcam do obejrzenia kolejnego Co Słychać już za tydzień po świętach Wielkiej Nocy. No i do zobaczenia Państwu. Moim i Państwa gościem był dzisiaj Pan Piotr Pieprzyca, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych. Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. Bardzo serdecznie dziękuję i do zobaczenia. Państwu bardzo dziękuję i zachęcam do wsparcia Północnej TV symboliczną kawą.
Link będzie dla Państwa w opisie, także dziękujemy za wsparcie i zachęcamy do wsparcia wolnych, lokalnych mediów za pomocą Postaw nam kawę. Dziękuję serdecznie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Polecamy również zobaczyć poprzedni odcinek Co Słychać oraz Postaw nam kawę. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału. A jeśli podoba Ci się nasza praca, to możesz nas wesprzeć stawiając nam kawę. Wystarczy kliknąć w trzy kubeczki.